Sam Diaz. Gaming Art in Motion. Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na prezentację i test praktyczny gadżetu, który nazywa się Gam Diaz Aegis. Co to jest tak naprawdę? Jest to swoiste 3 w 1. Gadżet, który zawieszamy na nasz monitor i pełni on funkcję. Po pierwsze, wieszaka do słuchawek. Po drugie, organizera kabla od naszej myszki. I po trzecie, jest to hub USB, który możemy zasilić albo bezpośrednio z komputera, albo możemy też opcjonalnie dokupić sobie zasilacz i dzięki temu z huba pasywnego zrobić sobie hub aktywny, mogący ładować na przykład więcej urządzeń naraz i robić to szybciej. Tak więc za chwilkę zobaczycie to urządzenie w akcji, a cenę sprawdzicie sobie w opisie filmu. Ok, więc zobaczcie. Oto Gam Diaz Aegis, zamontowane na dwa paski tej taśmy montażowej, która była w komplecie. Trzyma się bardzo dobrze. Przetestowałem tutaj kilka zestawów słuchawek ważące ponad 350 gram HyperX Cloud, które wisiały tak sobie przez 3 dni, nie spadły, nic się nie oderwało, więc może to świadczyć za tą taśmę, za te mocowania, że są wystarczająco mocne. Myślę, że o cięższe słuchawki niż 350 gram ciężko. Czasami się zdarzają, ale większość słuchawek waży pomiędzy 250 a 350 gram, więc takie słuchawki utrzymują się bez żadnego problemu na tym organizerze. No i jeśli byśmy tego nie używali, możemy to sobie odgiąć w przeciwną stronę w ten sposób i wtedy korzystamy tylko z organizera, kabla myszki i hubu. No i zobaczcie, widzicie tutaj spięty nadmiar przewodu i to sobie idzie tutaj na dół. I mam w ten sposób zorganizowaną tą myszkę. Więc kabelek się nigdzie nie przyhacza, wszystko działa ok i można wykonać pełne ruchy po podkładce. Ja mam też drugi hub Rocket Epuri, widzieliście test kiedyś, natomiast tutaj mamy dwa w jednym, ponieważ organizer i hub, a tu mamy już 3 w jednym przypadku Gam Diaza, bo jeszcze mamy właśnie ten fajny wieszak do słuchawek. A od drugiej strony, moi drodzy, wygląda to tak. Tutaj mamy organizer, mamy przewód, który idzie w tym przypadku do monitora, ponieważ tam też mam hub, ale można go sobie też zasilić bezpośrednio z komputera. Więc to mamy tutaj, a tutaj mam myszkę podpiętą do jednego z portów USB i mamy też pozostałe 3 porty. No i czas na podsumowanie. Jedni z was powiedzą, że to tylko zbajerowany hub USB, ale myślę, że część z was będzie potrafiła docenić ten gadżet, ponieważ raz, że jest naprawdę fajnie wykonany, świetnie też wygląda po prostu design, przyozdabia on w pewien sposób też nasz monitor i jest praktyczny. Możemy zorganizować przewód od myszki, mamy gdzie powiesić nasze słuchawki, nie potrzebujemy osobnego stojaka i mamy też hub, możemy z niego zrobić też hub aktywny, dokupując jakiś zasilacz. Więc pomimo ceny troszkę powyżej 100 zł, myślę, że ten gadżet jest jak najbardziej przydatny. Jeśli dużo gracie, jeśli potrzebujecie organizera do myszki i stojaka do słuchawek, jakby nie było, zaoszczędzacie. Ponieważ sam organizer z hubem typu Rocket Epuri też kosztuje ponad 100 zł, a za dobry stojak do słuchawek zapłacicie też przynajmniej 50 zł, chyba że kupicie sobie taki prosty A4TK za dyszkę. Też tak można, ale możemy mieć wszystko w jednym, więc czemu nie? Powiem wam osobiście, że mi ten gadżet się podoba, jak dla mnie jest bardzo praktyczny, więc od mojego kanału maksymalna ocena i rekomendacja. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę, wchodźcie też na Facebooka, zaglądajcie często na kanał, ponieważ codziennie coś nowego. Pozdrawiam was, cześć!